Bełchatów jest takim miejscem, gdzie nauki o ziemi no, wręcz zadecydowały o rozwoju miasta. Gdyby nie geologia, elementy geografii fizycznej, to w gruncie rzeczy nie wiedzielibyśmy, czego spodziewać się tutaj w okolicy najbliższej i co zadecydowało o tym, że Bełchatów z bardzo małej miejscowości urósł do wielkiego miasta, bo takim miastem rzeczywiście jest. Natomiast to nasze spotkanie ma przede wszystkim pokazać uczniom, że geografia, czy ogólnie nauki o ziemi, to nie jest tylko jakieś zwykłe krajoznawstwo, które na dobrą sprawę niewiele wnosi do życia, bo możemy sobie zawsze zajrzeć do Wikipedii, możemy sobie zajrzeć do podręczników, do różnych programów, powiedzmy, popularno-naukowych i tam ileś faktów możemy zaobserwować. Natomiast na ogół brakuje jakiegoś spoiwa, które pozwoliłoby nam te fakty powiązać z gospodarką przede wszystkim i pokazać, w jaki sposób one mogą zostać wykorzystane. W związku z tym tutaj próbujemy coś takiego zrobić, czy pokazać, że geografia w tej chwili się zmieniła, że jest zupełnie inna nauką. To nie jest ta XIX-wieczna jeszcze geografia humboldtowska, gdzie podróżnicy obserwowali ciekawe elementy świata w różnych miejscach i potem relacjonowali swoje obserwacje. Nie, teraz wygląda to na czym, polega to na czymś innym, mianowicie staramy się pokazać, w jaki sposób tę zdobytą dotychczas wiedzę możemy wykorzystać. I mamy nadzieję, że również i mieszkańcy Bełchatowa, młodzież przede wszystkim, będzie tego świadoma i troszeczkę inaczej spojrzy na tę geografię. Może będzie wiązała z tym również swoją przyszłość, ale to już jest kwestia indywidualnych wyborów. Ten czynnik ludzki niebywale ważny, aby połączyć te wszystkie fakty. Jak najbardziej. Oczywiście to nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mogli patrzeć na środowisko w sposób inny aniżeli holistyczny. Jeżeli nie uwzględniamy pewnych uwarunkowań, no nie możemy oczywiście popłynąć tutaj zbyt daleko w taki determinizm geograficzny, który kazałby nam właściwie wszystko uzależniać tylko i wyłącznie od środowiska. Tak nie jest. Natomiast jeżeli potrafimy powiązać te fakty w jedną i w drugą stronę, to w tym momencie mamy zupełnie odmienną sytuację. Choćby teraz pan profesor Pawlak z Zakładu Meteorologii i Klimatologii omawia kwestię sporządzania map synoptycznych. Wielu z nas na pewno nieraz już się nacięło na tych mapach, prognozach, bo okazało się, że no niezupełnie ona odpowiada realiom. Ale jest to cały szereg różnych założeń, nad którymi przez cały czas pracują badacze i które z roku na rok są oczywiście coraz lepsze, więc też jest tutaj bardzo duże jeszcze pole do popisu. Jest o co walczyć.